W dzisiejszym filmie będę chować się w dwóch najnowszych domkach, które zostały dodane w najnowszej aktualizacji w Brookhaven. Ten pomysł na taki film podsunął mi widz bądź widzka, także dziękuję Wam serdecznie. Piszcie nadal swoje komentarze, bo ja czerpię z nich inspiracje. Dziękuję Wam bardzo, a więc słuchajcie, zaczynamy, nie ma co przedłużać, wbijamy do gry. Okej, uwaga, ładuje się nam tutaj Brookhaven, zobaczcie. Mam nadzieję, że uda mi się gdzieś tam uciec, szybciutko. Na razie muszę uciec za pomocą chaosa, ale po prostu gdzieś tam, byle gdzie, do innego domku. I słuchajcie, muszę sobie zaraz zespełnić właśnie dom, pierwszy dom. I myślę, że zespełnię sobie domek, ten taki za Friko. No i tam wejdę i będę musiała przybrać jakąś dobrą postać. Więc na razie zrobię tak, dobra. Czyli najlepszą koszuleczkę na świecie sobie, słuchajcie, ubiorę. Ale wy oczywiście też wpadajcie na bellastay.pl, ponieważ tam są dostępne moje nowe wzory z piosenki, merch z piosenki Lucky Block i Lucky Block Vito i Bella oraz kubeczki. Także zapraszam Was serdecznie. Jeśli ktoś z Was ma właśnie te produkty, to oznaczajcie mnie na Insta. Jeśli macie Insta, chętnie zobaczę. A my, słuchajcie, musimy zespełnić teraz szybciutko dom. I w sumie dobrze byłoby zrobić to już teraz. Mogłam zrobić to od razu w ogóle, jak tu weszłam. Zaraz tutaj obczają, że ja spełnię dom i już się będą do mnie tepać. Dobra, uwaga, wbijam, dobra. O, fajny dom, bo jak zamknę drzwi, zasłonię okna, ajajaj. Tutaj widać, słuchajcie, ale muszę zgasić światło. Dobra, już nie widać. Gdzie by się tu schować? Gdzie mam się skitrać? No co? Najgorsze jest to, że ja pokazywałam Wam ostatnio sekrety właśnie w tych domkach. No i ja nie mogę się schować tutaj po prostu pod schody, bo Wy to obczajicie. Więc ja muszę po prostu się przebrać za jakąś może rzecz, jakoś tak się wtopić w coś. Ale myślę, że na początek ściągnę ogon przede wszystkim, no bo on mi zazwyczaj tutaj gdzieś wystaje. Już są! To jest schowany. Bardzo proszę się odsunąć od mego domu. Dajcie mi się schować. Napiszę im, słuchajcie, że to jest to chowany. Dajcie mi się schować. Żeby zaraz komuś nie przyszło do głowy, słuchajcie, żeby wbijał przez ten śpiwór. Bo ja potrzebuję tu więcej czasu. Więc proszę się odsunąć. No dobra, i teraz tak. Co by tutaj się przebrać? A może tak, wiem co, może zmniejszymy się na początek. Gdzie oni są? Nie widzę nikogo pod drzwiami, więc dobrze. I teraz tak, tutaj lipa, tu nie można wchodzić w żadne te półki, więc niedobrze bardzo schować. Lecę na górę, słuchajcie, nie ma co, oni będą brać latarki, więc muszę o tym pamiętać. I teraz tak, mogłabym się tu położyć, ale to jest za łatwe. Idę sobie dalej do kolejnego pomieszczenia. I teraz tak, tutaj, może tu gdzieś się skitrać. O, ja już tak robiłam, słuchajcie, ja już tak robiłam. I może by tak zrobić ponownie? Musiałabym sobie coś na głowę położyć. Nie ma na razie nikogo w domu. Albo być takim kwiatkiem. To jest dobry pomysł, bo oni jeszcze tak dobrze tego domu na pewno nie znają. Więc ja może ubiorę się właśnie z jakiegoś kwiatka. Tylko, że zobaczcie, te kwiatki są takie, że to wiadomo, że... No nie, i tym bardziej ten kwiatek się czasem rusza. Nie mogę tym być kwiatkiem. Muszę być bardziej tym kwiatkiem. Tylko, że mi łapska wystają. To ja bym mogła się pomalować na zielono. O, taki zielony. Dobra. Tu jest całkiem git. No i oni nie znają na pewno tak już jeszcze dobrze tej łazienki, więc ja mogę sobie stanąć tak. Tylko, że jakoś krzywo stoję w porównaniu z tym drugim kwiatem. I nie wiem, czy stać sobie tu, czy może jednak stać sobie gdzieś indziej. Ale tak, ja będę kwiatem, tylko że pogaszę gdzieś indziej już światła, żeby nie mieli tak łatwo. I od razu się zastanawiam, w którym miejscu sobie stanąć. Ja bym chciała tego kwiatka takiego mieć tutaj. A dwa kwiatki, to nie będzie to dziwne? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł też być na korytarzu, wiecie? Tu zgaszę i łazienka. Na pewno oni będą wbijać tam, gdzie jest safe, ale nie. Ja tam nie wejdę, nie ma takiej opcji. No dobra, wydaje mi się, że słuchajcie, stanę sobie tu, w
miarę równostoję, więc uwaga, patrzę, są, słuchajcie, pod moim domem, na razie tylko 4 osoby, na 2 razy mało, ale no dobra, o jednak 5, no dobra, to co, start, tak jest, chata otwarta, oni wiedzą, że zawsze jak odsuwam okna, odsłaniam, to słuchajcie, już mogą szukać, ja nie mogę im teraz napisać, szukajcie, no bo będę miała ten dymek nad głową, dawajcie, wbijajcie, widzicie, mogę dalej patrzeć na kamerach, nikt na razie jeszcze nie wyciąga latarki, widzimy ich, słuchajcie, tutaj, lecą na górę, o, nie ruszaj się tylko, kwiatku, nie ruszaj się, ja ściągnę sobie chyba włosy, w razie gdybym się odwracała, to nie będzie, słuchajcie, widać mojej fryzury, przechodzą koło mnie na razie, widzicie, Fanusia mnie nie zobaczyła, chodzą, na pewno do kibelka poszli, słuchajcie, o, dobra, nietoper poszedł, nietoper mnie nie zobaczył, dobra, poszła jedna trojaczka, nie trojaczka! Kto mnie zobaczył? Nie! O, najgorzej! Angel! Najgorzej! Zobaczyła mnie! No cóż, ej, szybko wam to poszło! Ale lipa jedna wielka! No dobra, no to cóż, w następnej rundzie nie przebiorę się za kwiatka, bo będzie to zbyt podejrzane ponownie, więc słuchajcie, muszę być kimś innym. O, proszę bardzo, Fanusia mówi, że słuchajcie, jest pierwszy raz na odcinku. No to gratuluję, fajny masz skin. Dobra, widzowie, teraz zaczynamy z drugą rundką, także dzisiejszy odcinek będzie nieco inny chyba, no bo zazwyczaj wiecie, że są 3 rundki w takim odcinku, ale my mamy 2 nowe domki, więc musimy teraz sobie zespełnić kolejny dom. A w związku z tym, że jestem na ogólnym serwerze i domu jeszcze nie mogę spełnić, bo zobaczcie, prawie 4 minuty, no to muszę wyjść z tego serwera i wejść ponownie. Okej, wbijamy do drugiej rundki i teraz spełnimy dodatkowy dom, ten nowy właśnie, premium. Nie ma plotu wolnego. O nie. 18, pyk. Dobra, plot już mam, ale nie mam domu. Najgorzej. Tylko nie wchodzić mi tu. Nie wchodzić. Ja wchodzę do mojego domu. Nie. Gaszę światło. Zamykam drzwi. Zasłaniam okna. Gaszę światło. Ha. Yeah, zdążyłam. Oj, mało brakowało, patrzcie. Dobra, muszę im teraz też napisać. Chowany jest, ale dajcie mi się schować. Jak odsłonię okna i otworzę drzwi, to znaczy, że możecie wejść. Elo. Dobra, okej. Wszyscy wszystko wiedzą, już na pewno. No dobra, no to tak, na czym skończyliśmy? Nie będę tu się chować, bo oni też znają tę kryjówkę, jeśli oglądaliście film oczywiście, no to znacie. Teraz tak, za co miałabym się przebrać? A może za bidet? Ej, jak się pisze bidet po angielsku? Może też tak, co? Nie. Poczekajcie. Muszę to wyszukać. Pyk. Oszukańca. No dobra, to trudno. Bo wiecie, chciałam być takim drugim kibelkiem. A się nie da. Niestety. To by było fajne. A może być wanną? Zwróćcie uwagę, że to wielkie pomieszczenie to jest tylko i wyłącznie kibelos. A może być tam na zewnątrz kimś? Tylko muszę przyczaić się kim. Ej, patrzcie, mogę być tam, tam jest woda w ogóle. Dobra, poczekajcie, najpierw zobaczmy wannę. Ja już kiedyś próbowałam być wanną, ale to tak nie za bardzo działa. Widzicie? Dlatego to tak nie za bardzo działa. A może być jakimś krzesłem? Coś takiego? No, to tak nie za bardzo. Na razie nie ma nikogo w domu. Nie ma nikogo. Do widzenia, pani Genia. Co by tutaj? Ja muszę przyczaić się, słuchajcie, na górę. I będę patrzeć z okna. Nie mogę teraz sobie odsłonić okien, bo one pomyślą, że już można wchodzić, a nie można. A może bym się schowała do wody? Może one bardzo się skupią, słuchajcie, właśnie na domku, a nie na wodzie? Co wy myślicie o tym? Najpierw tak, pogaszę wszędzie światła. Tak! Zostawię im takie ślady po sobie, że ja tu byłam. To jest dobry pomysł.
Dobra. O, patrzcie, patrzcie. To będzie zabawne. Dobra, jest takie coś i tutaj jest takie coś. Wszędzie leci woda w tym domu. Dobra, wiecie co? Ja chyba zrobię tak, że śpiwór bym musiała tu postawić. Tak sądzę, że tak zrobię. Więc teraz tak, bierzemy backpack, tylko żeby on mi się usunął. Wiecie, o co chodzi? Żebym nie spadła gdzieś tam. Uwaga. Pyk. Dobra, uwaga. Nie ma to... Ale to nie jest moja chata. Oż ty kurde. Nie! Co to ma być? Oż wy nie. Nie wchodzić mi to. No dobra, taki mały błąd się, słuchajcie, wkradł. Wypadł mi się z domu i w ogóle nie w tą stronę wypadłam, co chciałam. Bo jakby wypadłam na... basen sąsiada, bądź sąsiadki, a ja miałam się schować do swojego basenu. Teraz tak, Kornelia nie wiedziała, co ja piszę, więc niestety, ale muszę ją zbanować, ale może ona się zawiesiła, dlatego nie może wyjść, bo słuchajcie, ja musiałam od nowa wejść do mojej chatki i oni wtedy mi zaczęli wbijać. Dobra, za co by się tu przebrać? Niestety mój pomysł ze śpiworem, no, trzeba o nim zapomnieć. Lipa, widzę. Wszędzie zostawiłam jakąś wodę i w ogóle... A jeśli się przebiorę znowu za krzaka, to czy one się tego spodziewają, myślicie? Może właśnie dzięki temu, że będę znowu krzakiem, to się tego nie spodziewają? Ale sprawdźmy, co tutaj jeszcze jest dostępne. Czym bym mogła być? Ciężka sprawa. A ten plecak? Po prostu plecak zakładam na siebie. Bez sensu. No dobra, jeszcze raz belka. Ciężko jest mi się tak skupić, słuchajcie, jak jest ciemno. Ale chyba zrobię jeszcze raz ten jeden myk, jak się kiedyś chowałam. Usuwamy sobie teraz to i to i w sumie to też. I teraz przydałoby się jakąś miskę, słuchajcie, na głowę. Teraz stoję tak, że mnie nie widać, ale ciuchy potrzebne byłyby jakieś lekko brązowe. Albo beżowe. O, dobra. Bo ta szafka też jest taka beżowa. Pyk, dobra. Ciuchy mamy. Okej, będzie git. Jeszcze skórę bym swoją troszeczkę podkolorowała. Może w ten sposób. No i coś na łeb trzeba ubrać. Na head, naszą head. Tylko nie taką prawdziwą head. Kot! Mogę być kotem? Nie, bo kot siedzi mi po prostu na łbie. Nie, to nie tak. To nie miało tak być. Kiedyś jak tak zrobiłam, to byłam rybkami, słuchajcie. Byłam taką kulą, w której pływają rybki. Może to będzie teraz tu, to też wam to pokażę. O, patrzcie, taki tutaj jest ten. Tylko, że to nie, bo tutaj jest moja głowa dalej widoczna. Takie coś... No chyba nie, chyba nawet się coś nie załączyło tak jak chciałam. Szukam dalej. O, może to to, albo to to. Poczekajcie. Chyba zapalę sobie światło na chwilę. Nie to, tylko to chciałam. To się źle nam tutaj załącza. Dobra, wiecie co? Chyba będę... Fajne to jest, ale bardzo mnie widać, więc nie, nie będę czymś takim, słuchajcie. Muszę być znowu kwiatem, ale może będę tym razem innym kwiatem? Co myślicie o tym? Może byłabym takim kwiatem, ale taki kwiat to chyba nigdzie nie występuje, wiecie co? Ale dobra, słuchajcie, macie dwie rundy, to będę znowu takim kwiatem. Tylko teraz gdzie taki kwiat ma... powstać. Tym razem nie na korytarzu, nie ma takiej opcji. Na górze muszę być gdzieś. To jest pewne, bo inaczej mnie znajdą. O! A może tu? Dobra, tu będę sobie stać. Okej. W takim razie zapraszam, widzowie. Lui pierwsza. Uwaga. I teraz odsłaniam. I wchodźcie. Dawajcie. Dawajcie, wbijajcie. No niestety nie mogę teraz wyjść i odbanować tej jednej fanki. Przykro mi bardzo. No ale będzie wiedziała co i jak następnym razem. A my teraz tutaj wszystko obczajamy. Lecą już na górę. Gdzie one? Nie, chyba nie. Chyba nie. Chyba to jest jakiś żart. Louis, przestań. Louis mnie znowu znalazła. Nie może tak być. No nie, wtedy też była to Louis, czy było inne imię dziewczynki? Nie wierzę w to. Nie wierzę. Ale tym razem Tysia mnie znalazła i słuchajcie,
Przegrałam! Przegrałam, po prostu przegrałam. Chciałam ich tak, słuchajcie, wyrolować, że byłam znowu kwiatem, ale się nie dało. Więc widzowie, to był chowany właśnie w nowych domkach. Jeśli wam się podobało, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam. Pa, pa! A, Katia mówi, że w sekretach szukała. Nie, 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 wiedziałam, że tak będziecie robić. A tam niektórzy chyba nawet nie wiedzą, że jestem już znaleziona. Pa!